Miał pan przyjemność moderować panel dedykowany rynkowi mieszkaniowemu, stan faktyczny i perspektywy. I w związku z tym pytanie, jak należałoby ułożyć relacje pomiędzy samorządem a deweloperami, żeby ta przestrzeń miejska, która jest coraz bardziej na wagę złota, była raz uporządkowana, dwa, żeby sprzyjała mieszkalnictwu. No faktycznie mamy tutaj problem w niektórych dużych miastach, że obłożenie planami miejscowymi, które właściwie definiują, jak ma rozwijać się miasto na danym terenie, no tych planów miejscowych po prostu brakuje. I też z panelu, który moderowałem, eksperci no, zwracali uwagę na to, że w niektórych gminach, tam gdzie tych planów miejscowych nie ma, gdzie są potrzebne dodatkowe decyzje wydawane przez samorządy, no pojawiają się problemy decyzyjne. Fakt, że no tutaj już powoli wchodzi nawet polityka, wielka polityka do tych decyzji, które normalnie powinny samorządy wydawać, faktycznie powoduje, że w niektórych miastach mniej się buduje mieszkań niż można by było budować. A to z punktu widzenia Polaków ma oczywiste koszty. Koszty takie, że w tych miastach, gdzie mieszkań jest za mało, ceny rosną z większą dynamiką niż tam, gdzie tych mieszkań buduje się więcej. Także faktycznie te rozwiązania, które są teraz, powodują, że no, dochodzi gdzieniegdzie do inwestycyjnego paraliżu, za który wszyscy musimy płacić. Na ile zasadny jest postulat, jaki pojawił się w toku panelu, aby tereny poprzemysłowe, gdzie z reguły jeszcze funkcjonuje infrastruktura, rewitalizować i przeznaczać pod inwestycje mieszkaniowe? Faktycznie jest to taki rezerwuar gruntów, z którego można korzystać. W wielu miastach, w dobrych lokalizacjach położone są fabryki, które faktycznie no już powoli przestają przystawać do swojego otoczenia. I jest to faktycznie jakiś sposób na to, aby deweloperzy uzyskiwali dostęp do gruntów, czyli po prostu przenieść fabryki można na obszary przemysłowe, a budować mieszkania bliżej centrum miasta. To wydaje się racjonalne i to też jest na zachodzie Europy rozumiane przez włodarzy, przez osoby, które no, tworzą plany miejscowe, które tworzą ramy prawne, aby te przestrzenie miejskie odpowiednio dzielić. Nie jest wcale rzadkością, gdy wjeżdżamy do jakiegoś miasta, na przykład w Skandynawii, że na rondzie, z którego odprowadzane są drogi do miasta, mamy trzy kierunkowskazy. Strefa miejska, strefa przemysłowa i strefa handlowa. U nas niestety te strefy często są wymieszane w sposób nieracjonalny. No i tutaj to jest wiele lat zaszłości, ale mam wrażenie, że jakieś zmiany prawne w tym zakresie bez wątpienia by się przydały.